Dzień dobry, nazywam się Ewa Zboralska i jestem agentką Biura Nieruchomości RE/MAX Experts. Oprowadzę Państwa po niezwykłym obiekcie, którego sprzedaż obsługuje. To jedna z najbardziej spektakularnych ofert na poznańskim rynku nieruchomości. Znajdujemy się na Sołaczu, pośród tutejszych ogrodów w pobliżu urokliwego parku. Sołacz to najbardziej prestiżowe z willowych osiedli Poznania, cenione za historię, architekturę i atmosferę. Przede mną główna bohaterka tego filmu, ekskluzywna kamienica willowa. Ma stylową, przedwojenną architekturę i nową aranżację wnętrza. Wszystko w znakomitym stanie technicznym, po generalnym remoncie i pieczołowitej renowacji. Na bardzo zadbany teren posesji o powierzchni 980 m2 można wjechać przez dwie bramy automatyczne. Po obu stronach działki miejsca postojowe, w sumie na około 8 aut. Na froncie znajduje się mały lokal handlowy, obecnie wynajmowany przez małą piekarnię. Ta willa to luksusowa rezydencja miejska z końca lat 20. ubiegłego stulecia. Jej powierzchnia całkowita wynosi około 430 m2, a użytkowa 320. Budynek ma obszerną piwnicę i użytkowe poddasze. Willa składa się z dwóch niezależnych lokali mieszkalnych, każdy z własnym systemem ogrzewania i licznikami mediów. Lokal na parterze o powierzchni 138 m2 pełni aktualnie funkcje biurowe. Po tym zachęcającym wstępie zapraszam Państwa do środka. Oto piętro, które jest dużym, komfortowym, eleganckim mieszkaniem. Na całej powierzchni około 139 m2 widać gustowną aranżację i dbałość o szczegóły. Czuje się niepowtarzalny klimat, perfekcję wykończenia i wysoką klasę. W holu ogrzewanie podłogowe, można tu zagrać w szachy. Pomieszczenia mają wysokość 3 metrów, zachowaną sztukaterię i odtworzoną fakturę tynku pierwotnego. Zwracam również uwagę na pieczołowicie odnowioną stolarkę drzwiową. W sumie na piętrze są 4 pokoje, 2 garderoby, jadalnia, kuchnia, łazienka, balkon i kilka przydatnych zakamarków. A oto salon z pięknym, stylowym komingiem, zachowaną podłogą z deski, pomieszczenie o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Z salonu wyjście na taras od strony południowo-zachodniej, a z niego widok na piękne wille i ogrody sołackie. Idealne miejsce na popołudniową kawę. Obok salonu duży pokój. Obecnie ma on charakter telewizyjno-biblioteczny, może być też rajem dla melomanów. Charakterystyczne dla kamienic przedwojennych są wnęki okienne pozbawione kantów. Łazienka, tak jak i cała reszta, wykończona z klasą i z gustem.
Oto jadalnia, a tuż obok oczywiście kuchnia, wyposażona i z subtelnymi akcentami artystycznymi. Jednak nie wszystko. Mieszkanie jest dwupoziomowe. Zapraszam na poziom wyżej. Poddasze to około 40 metrów powierzchni użytkowej z wieloma oknami dachowymi. Może to być sypialnia, pracownia, pokój gier i zabaw, czy też siłownia. Obok łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Na koniec zapraszam do części ogrodowej. Zajmuje ona południową stronę posesji, dobrze oddzieloną od ulicy. Jest tu cicho i można cieszyć się swobodą i prywatnością. W ogrodzie bujna zieleń z licznymi nasadzeniami, systemem automatycznego podlewania oraz oświetleniem. Jedną z ciekawostek i dodatkowym walorem nieruchomości jest mały budynek mieszkalny. Całkiem niezależny, wyposażony i urządzony. Około 30 metrów powierzchni użytkowej. Na dole salon z aneksem kuchennym, na górze sypialnia z łazienką. Może to być domek dla gości, dla dorosłego dziecka, służbówka albo ustronna mini pracownia twórcy. A tu, tak, pod ziemią, znajduje się druga nadzwyczajna atrakcja tej posesji. Jest nią solidny przedwojenny schron zaadaptowany na piwnicę z winami. Są w niej okazy, którymi będzie można uczcić pomyślną transakcję sprzedaży tej pięknej willi. Dziękuję za uwagę. Poszczegółowe informacje odsyłam do mojej oferty. Tych z Państwa, których ona zainteresuje, zapraszam na prezentację tej wyjątkowej willi. Jest to bardzo interesująca i atrakcyjna propozycja dla wymagających inwestorów bądź nowych lokatorów. And now a very quick switch to English, because I have had a few inquiries from English-speaking clients. If you're interested, give me a call or email me and I'll provide you with all the information that you may need. Bye-bye!